Domu Kultury Praga rodzinne warsztaty wielkanocne. Mile widziane było przyniesienie wydmuszek, wstążeczek, cekinów czy ścinków wełny. Pod okiem plastyków powstawały niezwykłe, bo unikalne, wykonane z wielkim zaangażowaniem ozdoby. Pomysłów było wiele, coraz częściej przy obchodzeniu świąt powraca bowiem tradycja własnoręcznego wykonywania wszelakich ozdób. Są rozmaite, kolorowe i, co najważniejsze, własne.